Som veľmi vďačný pánu Ježišovi. Jestem bardzo wdzięczny panu Jezusowi za nową príležitosť. Za nową sposobność. A verím, že sme prišli s túžiacimi srdcami. I wierzę w to, że przyszliśmy z sercami, które pragną po Božom slove. Po slowie Bożym. Na początku było słowo. Na początku było słowo. To słowo było u Boga. To słowo było u Boga. A to słowo był Bóg. A tym słowem był Bóg. A dnes, keď hovorí Pán, dzisiaj również, kiedy Pan mówi, a dnes hovorí svojim slovom. Dzisiaj przemawia przez swoje słowo. Jest prítomnený vo svojom slove. On jest obecny w swoim słowie. Lebo Pán Ježiš hovorí, moje slova sú duch a život. Bo Pán Jezus mówi, moje słowa to są duch i życie. A keď je duch, tak duch svätý. A kiedy duch, to Słowo Boże ma na myśli Duch Święty. A któż widzisz być pełny Ducha Świętego? A jeżeli pragniesz być wypełniony Duchem Świętym, bądź pełny Jego Słowem. Bądź napełniony Jego Słowem. Maj otwarte serce. Niech twoje serce jest otwarte dla Jego Słowa. Aby Jego Słowo mogło pôsobiť. Aby Jego Słowo mogło działać. Verím moc Božieho Słowa. Ja wierzę w moc Słowa Bożego. Jeden czas mi kazatelia mówili. Któregoś dnia powiedzieli mi pastorzy do mnie. Przed niekolkimi rokmi to było. To było parę lat temu. Brat Aleksander, ten sposób kazania a ewangelizacji, jako ty kazesz. Bracie Aleksandrze, taki styl kazania i taki sposób, jako ty zwiastujesz. Tomu już odzwonię, tomu jest o, koniec. To jest już przeszłością. Już koniec z takim. A ja som sa zadziwił tomu. A ja zdziwiłem się. A musím vám povedať. I muszę wam powiedzieć, że mnogi z tych kazatelów, że nie są kazatelami. Bardzo wiele z tych pastorów, którzy w ten sposób mówili do mnie, już dzisiaj nie są pastorami, lebo nie wierzą w moc Bożego Słowa. Ponieważ oni nie wierzą w moc Bożego Słowa. A już nie są w świecie. A dzisiaj już znowu są w świecie. Ale ja wierzę w moc Bożego Słowa. Ale ja wierzę, ciągle wierzę w moc Słowa Bożego. Wierzę, że sa Pan Jezus sprítomňuje vo svojom. Ja wierzę, że Pan Bóg jest obecny w swoim słowie. A preto počúva jeho hlas. I dlatego słucha jego głos. Wspominam si pri jednej príležitosti. A pamiętam przy jednej okazji. Išli sme na rôzne dediny. Kiedy premietaliśmy film Ježiš. Kiedy poszliśmy na różne miejsca, do różnych wiosek i tam właśnie film Jezus był wyświetlany. A poszliśmy do jednej dziedzinki. I kiedy przychodziliśmy do jednej wioski. A przyszliśmy do kulturnego domu. I przyszliśmy do domu kultury. A czekaliśmy na tą chwilę, kiedyśmy mogli spuścić ten film. I czekaliśmy właśnie na ten moment, na tę chwilę, kiedy zaczęliśmy nadawać ten film. W tej dziedzinie było mnogo plakatów. A w tej wiosce było dużo plakatów rozwieszonych. Amplionmi, rozhlasom było wyhlásené do całej dziedziny. Właśnie rozgłośnikiem miejskim to wszędzie poszło w całą wioskę. Czekaliśmy, że przyjdą ludzie. I czekaliśmy na to, że ludzie przyjdą. A że będzie im tymto sposobem zwestowane Ewangelia. I że właśnie w taki sposób Ewangelia do nich dotrze. A kiedy przyszła godzina, kiedy było trzeba spuścić film. A kiedy przyszedł ten czas, kiedy mieliśmy zaczynać już. Pozeram, a sala była zupełnie prasta. Patrzę i nie było nikogo na tej sali. Ja som tam bol aj z bratom, ktorý mal. Byłem tam tylko ja i ten brat, który miał właśnie troszczyć się o to. A ten brat sama pyta, brat Szanko, co mamy urobić? I ten brat pyta mnie, bracie Olek, co my teraz mamy zrobić? Nie to tu nikogo, ale myśmy. Nie ma tutaj nikogo, tylko my dwaj zostaliśmy. Widzieli. A myśmy to już parę razy widzieli. Co mam teraz robić? Mam to spuścić? Co teraz mam, co ja mam zrobić? Czy mam rozpocząć? A ja som vnímal, ako Duch Svätý moje srdce rozhorieva ja vierou. Czułem, jak Duch Święty pracuje w moim sercu i rozpala ten ogień przez wiarę. A spomenul som si, ako Pán Boh sa postavil pre tú ničotu, pre tú prázdnotu. I przypomniałem sobie, jak Pán Jezus stanął, Pán Bóg stanął nad tą nicością, nad pustką. A zaznělo jeho slovo. A było słyszane jego słowo. A povedal a stalo sa. I powiedział i wykonało się.
A znowu povedal, i znowu powiedział i znowu wykonało się. A tak som stál pred tú prázdnu halu. I tak stałem przed tom, przed tym pustym pomieszczeniem. Otworzył som si ten oddiel o stvorení. Otworzyłem ten biblijny odstęp o stworzeniu świata. A začal som čítať. I zacząłem czytać. Celé to stvorenie. Całe te, to stworzenie świata. A jak som čítal, kiedy Boh riekol a stalo sa. Kiedy czytałem, że Pan powiedział i stało się. A tak som vnímal, ako moje srdce je tak preplnené prítomnosťou Ducha Svätého. I tak czułem wtedy, że moje serce było przepełnione tą pełnością Ducha Świętego. A keď som skončil toto čítanie, i kiedy skończyłem to czytać, začal som sa nahlas modliť. Zacząłem się głośno modlić. Ďakujem ti, Pane, že Panie Jezu, dziękuję ci, že raz do takej prázdnoty zaznelo tvoje slovo. Že ty stanął i raz do takiej pustki zabrzmiało twoje słowo. A všetko sa stalo na tvoje slovo. I wszystko stało się dzięki twojemu słowu. A ja verím, že teraz, keď je táto prázdna miestnosť. A ja wierzę, že teraz, kiedy jest ta pusta, to puste pomieszczenie. A teraz zaznelo tvoje slovo. I teraz zabrzmiało twoje słowo. A ja verím moc tvojho slova. A ja wierzę w moc twojego słowa. A cítil som, jak moje srdce sa rozhovorí. I czułem, jak moje serce zaczyna płonąć przez wiarę. A mówię, brat mój, spuść ci to. I mówię, bracie, włącz to. Brat się dziwał na mnie. Pan, brat patrzy na mnie. On nie rozumiał, co się we mnie dzieje. Nie zrozumiał, co dzieje się w moim sercu. Ale posłuszny. Ale był posłuszny i włączył to. A naraz się otworzyły drzwi na tej miejscowości. Nagle do tego pomieszczenia otworzyły się drzwi. A zaczynają wchodzić ludzie. I zaczynają wchodzić ludzie. A zaczynają obsadzać miejsca. I zaczynają siadać na te puste miejsca. A wszystkie miejsca były już obsadzone. I wszystkie miejsca co do jednego były już zapełnione. A ja som musel stać a uwolnić miejsce. Ja musiałem stać z mojego miejsca i siedział na ziemi dole. I usiąść na ziemię, żeby to jedno miejsce zwolnić. Było pełno, pełne pomieszczenie było ludzi. A Boża prítomnosť. I Boża obecność była tam. A potem som sa pýtal tých ľudí. I potem pytałem tych ludzi. Jak ste sa dostali sem? Jaki sposobem tutaj się znaleźliście? Jak to możliwe, że tylko ludzi są naraz? Tak to jest możliwe, że tyle ludzi na jednym miejscu jest. A zaczęli mi mówić. I zaczęli mówić do mnie. Wiecie, tu niedaleko jest wielka zahradna restauracja. Wiesz, tutaj niedaleko jest restauracja jedna. A myśmy wszyscy tam siedzieli. Wszyscyśmy tam siedzieli w tej restauracji. Wiele ludzi tam było. Tam było dużo ludzi. A kto si powiedział, ty poczuwajcie, wszak mają premietać film. Jezus. A ktoś przypomniał sobie, o słuchajcie, przecież oni mają dawać film Jezus. A ja idę, aby som to widział. I idę, żeby to zobaczyć. Idziemy aj my. A idziemy i my. Tak powstawali wszyscy. No i wszyscy ludzie stali. A zapełnili tu i miejsce. To miejsce, pomieszczenie było zapełnione. Aký je mocný Pán? Jaký mocný jest Pan? Duch Svätý, jak wie Pan? O, Duch Święty, jak... Veríme v moc Jeho slova. Jeżeli wierzymy w moc Jego słowa. Verím v moc Jeho slova. Ja wierzę w moc Jego On słowa. On jest dobry. On jest dobry. Ver mu aj ty. O, uwierz mu i ty. To słowo ma moc zachować to twoją duszę. Słowo jest mocne, ma moc, żeby zachować twoją duszę. A może zachować twój życie. I może zachować twoje życie w pokoju. Jak je to krásne. O, jakie to przepiękne. Kiedy możemy wierzyć w Jego słowo. Kiedy możemy wierzyć w Jego słowo. Zástupy zatłaczyli na Pana Jezusa. Tłumy naciskały na Jezusa. A mnogi ty ludzie chcieli pre seba aspoň jedną rzecz. A wiele tych ludzi chciało usłyszeć od Jezusa przynajmniej to jedno zdanie dla siebie. Aby sa mogli chytić do tego. Żeby mogli się utrzymać, żeby mogli się dotknąć Jego. Aby mogli uwierzyć tomu. Aby mogli uwierzyć temu. Aby sa to mogli zachytić. Aby mogli uchwycić się mocno tego. Aby w skúškach života mogli obstać. Aby w tych próbach życia mogli dać radę, mogli wytrwać. Chodil som na trh tam u nas. U nas miałem taki zwyczaj, chodziłem na targowisko. A kupował som si tak zeleninku. I kupowałem tak jarzyny na tym targowisku. Boli tam niektórzy, którzy aj krajszą zeleninu predávali. O, było parę sprzedawców, którzy mieli w tych zasobach jakąś taką piękniejszą, te jarzyny piękniejsze. Ale była tam jedna staruczka, tietuszka. Ale była jedna taka stara babcia tam. Która
wiedział som, że ona veľmi potrebuje tie korunky, preto som od niej vždy. Ja wiedziałem, że ona bardzo potrzebuje pieniędzy i dlatego zawsze od niej kupowałem te jarzyny. A dlhší čas som túto babenku tam už nevidel. A przez długi, długi czas już nie widziałem tam tej babci, już tam nie była. A keď som ju znowu asi po niekoľkých mesiacoch tam uvidel. I kiedy znowu ją zobaczyłem po paru miesiącach tam na tym swoim miejscu na targowisku. Pytam sa, babička, kde ste bola? I pytam się, babciu, gdzie byłaś przez ten czas? Nemal som možnosť od vás kupovať zeleninu. Ja nie miałem możliwości od vás kúpiť se jarzyny. A ona hovorí, pán kazateľ, už teraz aj ja vám prezradím. Ona mówi, pastorze, już nawet ja powiem vám. Viete, bola som veľmi nemocná. Vieš, byłam bardzo chora. A dostala som sa na operáciu. I nawet byłam na operácii. Zrobili mi zabieg. A lekári mi nedávali nádej, že to prežijem. I lekáře nedávali mi žiadnej šanci, že by to prežiť. Ale mi povedali, ak nebudem operovaná, takisto. Ale povedeli do mnie, že jeżeli ja nie ulegnę temu zabiegowi, nie będę właśnie operowana, to też nie mam szansy. A wtedy, kiedy ma dávali na ten stôl a keď ma chceli uspať. A wtedy, kiedy kładli mnie na ten stół operacyjny, kiedy chcieli mnie, żebym zasnęła. Wiecie, na co som myslela? Czy wiesz, pastorze, o czym myślałam? Nie myślałam som wtedy ani na swoje dzieci. Ja nie myślałam wtedy o swoich dzieciach. Nie myślałam som wtedy ani na ten majetok, co mam. Ja nie myślałem ani na ten majątek, który został. Ale budeš prekvapený, na čo som myslel. Ale zdziwisz się, o czym myślałam. W tej chwili som myslela na teba. A myślałam o tobie. A snažilo som sa rozpamätať na tie slova, ktoré si mi ty hovoril. Starałam się tam na tym stole przypomnieć sobie słowa, które do mnie mówiłeś. A wtedy som sa chytila tych slov. I wtedy trzymałam się tych słów. A wtedy, keď som už mala zaspať, tak som povedala, Bože, ja verím tvojmu slovu. I wtedy, kiedy mieli dać mi już tę narkozę, powiedziałam, Bože, ja wierzę w twoje słowo. A zachytila som sa do tego i słowa. Mocno uchwyciłam się tego słowa. A tak som zaspala. I tak zasnęłam. A potom, keď som sa zobudila. Potem, kiedy już z tej śpiączki się obudziłam. Znowu som myslela na to słowo. Znowu to słowo przychodziło do mnie, musiałam myśleć o tym. To i to słowo było takie mocne. Dalo mi siłę przeżyć. Ono dało mi siłę przeżyć. Tu to niemoc. Tu tę chorobę. A zase som tu. I znowu jestem tutaj. No kiedy si sa pýtal, kazateľ, kde som bola? No jeżeli pytałeś się, pastorze, gdzie ja byłam? Tak, ja som bola na kraju smrti. A więc byłam na kraju śmierci. Ale zachytila som sa do Božího slova. Ale uchwyciłam się słowa Bożego. Wiesz, príde čas. Wiesz, przyjdzie taki moment, przyjdzie czas. Kiedy nic nie będzie mać pre teba ceny. Gdzie już nic innego nie będzie miało wartości dla ciebie. Nie będzie mać ceny twoje krásny dom. Nie będzie miało dla ciebie wartości nawet twój piękny dom. Nie będzie mać ceny twoje krásny nábytok. Nawet twoje piękne meble nie będą miały dla ciebie wartości. Nie będzie mać ceny pre teba twoje auto. Nawet twój samochód nie będzie już miał wartości dla ciebie. Naraz już nie będziesz myśleć ani na swoje dzieci. Nawet już nie będziesz mogła myśleć na swoje dzieci. Będziesz myśleć na to, co ci Bóg dał w swoim słowie. Pozostanie ci tylko to, co Bóg ci dał w swoim słowie. Preto pozornie poczuj. Dlatego uważnie słuchaj. Zástupy sa tlačili na Pána Ježiša. Tłumy wielkie naciskały na Jezusa. A každý chcel pre seba uchytiť slovo. I každý chcel dla siebie slovo vziąć, otrzymać od Jezusa. Aj tvoje srdce je pripravené prijať jeho slovo. Niech i tvoje serce jest gotowe, żeby przyjąć jego słowo. Budeme čítať z Evangelia svätého Jana. Przeczytamy z Ewangelii świętego Jana. Z 5. kapitoli. 5. rozdział. Prosím, aby brat prečítal od 1. verša až po koniec 16. verša. Od verseta 1. będziemy czytali po werset 16. Ewangelia Jana, 5 rozdział od 1 werseta. Czytamy. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy.
A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? I odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: stań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. A on zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. A pytali go: cóż to za człowiek, który ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Oczekł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. To jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Pan Jezus Chrystus idzie do Jeruzalem. Pan Jezus Chrystus kroczy w kierunku Jeruzalem. Wiecie, co znamiona Jeruzalem? Czy wiecie, co oznacza to słowo Jeruzalem? To znamiona miasto pokoju. To znaczy miasto pokoja. Ja się chcę opytać, czy si już w tym mieście pokoju? Ja chcę postawić ci pytanie, czy już jesteś w tym mieście pokoju? Chcę się opytać, czy masz pokój w swoim sercu? Chcę postawić ci pytanie, czy masz pokój w swoim sercu? Czy masz pokój za swoją żonę? Czy masz pokój w swoim sercu dla swojej żony? Za swojego męża? Dla swojego męża? Za swoją rodzinę, za swoje swojej rodziny i dla swoich dzieci? Czy wiesz wszystko tak oddać Panu? Czy potrafisz tak wszystko oddać Panu? Si już w mieście Jerozolimy? Czy jesteś już w Jerozolimie, w tym mieście? Ako sa możemy dostać do tego Bożego pokoju? A jak my możemy wejść do tego Bożego pokoju? Wiecie, na okolo Jerozolima była hradba. Koło Jerozolimy był taki mur obronny. A na na tej hradbie były bramy. A na w tych murach były bramy. Była tak zwana królewska brama. I te bramy miały nazwy, na przykład brama królewska. Inna zase była smetna brana. Inna to była brama śmieci. Inna była gnojna brana. Inna to była brama gnoju. Zase inna była owcia brana. Znowu inna to była brama owiec. Nie chcę wszystkie te bramy wymienować. Nie chcę podawać nazwy wszystkich tych bram. Ale abyśmy mieli taką przedstawę, było więcej bram. Ale wyobraźcie sobie, było tam więcej tych bram. Ale ta to brama, którą wchodził Pan Jezus. Ale ta brama, przez którą wszedł Pan Jezus. To była owcia brama. Nazywała się owczą bramą. Ta to brama służyła na to. Ta brama była wykorzystywana do tych celów, aby ci, którzy przychodzą do chrámu, aby obetowali, aby ci, którzy przychodzą do świątyni, aby ofiarowali, aby obetowali owieczki, aby ofiarowali owce, aby tą bramą wnaszali te owce, aby przez tę bramę wchodzili z tymi swoimi owcami, aby iśli aż do chrámu, aby poszli aż do świątyni. Aż na to miejsce, gdzie te owieczki miały być obetowane. Aż na to miejsce, aż do tego miejsca, gdzie te owce miały zostać ofiarowane. Jest to takie bardzo podobne. To jest, w tym widzę bardzo wielkie podobieństwo. Ako Pan Jezus Chrystus mówi, że ja są
tymi drzwiami do owczarni. Do tego, że Pan Jezus Chrystus mówi: ja jestem tymi drzwiami do owczarni. A ty chcesz wejść do miasta pokoju? Jeżeli chcesz wejść do miasta pokoju, a ty skuteczny pokój chcesz mieć w swoim życiu, jeżeli ty chcesz mieć rzeczywisty, realny pokój w swoim sercu i swoim życiu, ty musisz wejść tą bramą. Musisz wejść przez tę bramę. To tymi to drzwiami, którymi jest Pan Jezus Chrystus. Właśnie przez te drzwi, którymi jest sam Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi: wejdźcie ciasną bramę. A Pan Jezus mówi: wejdźcie przez ciasną bramę. Wiecie, ten, kto chce wejść do miasta pokoju, nie może nieść wielki batoh. Wiecie, ten, który chce wejść do tego miasta pokoju, nie może mieć duży plecak na sobie. Nie może do tej ciasnej bramy wejść ze swoimi grzechami. Nie wejdzie do tej ciasnej bramy razem ze swoimi grzechami. Tam przed tą ciasną bramą ty musisz złożyć swoje grzechy. Tam przed tą ciasną bramą ty musisz dać na dół, złożyć swoje grzechy. Są niektórzy, którzy by chcieli aj Panu Jezusowi służyć, aj grzechom. Są tacy ludzie, którzy by chcieli po trosze służyć Panu Jezusowi, a po trosze grzechowi. Tak, jakbyśmy to dneska na tym sercu wyswetlali. Tak jak dzisiaj rano pokazywałem to na tym sercu. Ale widzicie, że to jest serce rozpolone. Ale widzieliście, że to serce było rozdwojone. A to serce nie miało pokoju. I to serce tam w nim nie było pokoju. A ty skutecznie chcesz wejść do miasta pokoju. A jeżeli ty rzeczywiście chcesz wejść do miasta pokoju, ty potrzebujesz złożyć swoje grzechy. Ty musisz dać na dół, złożyć wszystkie te swoje grzechy. Nie możesz przejść przez tą uską bramę z tym batohem. Nie możesz przejść przez tę ciasną bramę razem z tymi swoimi grzechami. Bo Pan Jezus widzi twoje serce. Bo Pan Jezus patrzy na twoje serce. Mówisz: Panie, ja ci dałam wszystko. A kiedy mówisz do Niego: Panie, ja ci wszystko oddaję. Wtedy On widzi, że ci mu oddałam wszystko. A wtedy On widzi, czy naprawdę rzeczywiście wszystko Mu oddałeś. Czy ty si nieco tak pre seba nie niechał. Czy nie zostawiłeś tak sobie coś boczkiem dla siebie? A to potem ta rzecz, co si nie wydał Panu. I ta rzecz, którą ty nie oddałeś Jezusowi. Tak to ci je na smutek, a na żal. To jest potem, to sprawia ci smutek i to sprawia ci ból. Przed niekolkimi dniami są sam modlił z jedną młodą dziewczyną. Kilka dni temu modliłem się razem z taką młodą dziewczyną. A ona mi mówi: prečo musi wszystko oddać Panu? I ona pyta mnie: dlaczego ja muszę wszystko oddać Panu? Ja nie wiem to tak wszystko oddać, ja chcę Pana nasledować, prečo to musi wszystko jemu? Ja tak nie potrafię tego wszystkiego oddać, a chcę rzeczywiście, chcę nasledować możesz Pana. Możesz mi to wyswetlić? No, tak, dlaczego to tak jest? No, czy możesz mi to wyjaśnić, pastorze? A tak ja sobie jej mówię. I ja powiedziałem do niej: Pan Jezus chce, abyśmy byli ukryci w nim, jako w tą korabę. Pan Jezus chce, żebyśmy my byli skryci w nim, tak jak Noe był skryty w arce. A to, co nie jest skryte w tą korabę, tak to trci won. I to, co nie jest ukrytego w tej arce, no to wystaje na zewnątrz. A potem diabol ma swoje ogniwe szipy. I potem i szatan potem ze swoim łukiem i swoimi strzałami ognistymi strzela do tych miejsc. A to, co nie jest zakryte, tak to triafa. I to, co nie jest przykryte, to on do tego mierzy. Preto ty musisz wszystko oddać Panu. Dlatego musisz wszystko oddać Panu. Aby diabol nie miał na ciebie miejsca. Aby szatan nie znalazł na ciebie żadnego miejsca. Powiem ci przykład. Ja powiem tobie, powiem ci przykład. Był jeden brat, jeden wierzący brat, który się zwał Ondrej. A był jeden wierzący brat, który miał na imię Ondrej. A tento Ondrej miał jedną rzecz, którą nie wiedział dać Panu. A ten Ondrej zatrzymał dla siebie jedną rzecz, którą nie potrafił w żaden sposób oddać Jezusowi. On powiedział: Panie, ja ci wszystko dam, ale chcę, aby si mi ty dał Irenę. On powiedział: Panie, ja ci oddam wszystko, ale chcę, żebyś ty mi dał Irenę. A Pan pytał od niego aj tu Irenę. A Pan prosił od niego i tę Irenę. A on nie wiedział ją wydać. On nie potrafił jej oddać. Panie, wszystko ci dam, ale Irenę. Panie, wszystko dam od tobie, tylko to mi zostaw. A Pan powiedział: dobrze. A Pan powiedział: no dobrze. A dał mu Irenę. I dał mu Irenę. Ale nie miał z tego radości. Ale jego serce, życie nie było szczęśliwe. Mnohokrát tento człowiek był w zúfalstwie. Wiele razy ten człowiek był w zúfalstwie. Zúfalstwie. To nie to słowo. Taką nieszczęści. Nie przeżywał takie nieszczęście w swoim życiu. Że nie znalazł pokoju pre swoje życie. Że nie znalazł pokoju dla swojego życia.
A stalo się, że mój ojciecko prawie wyszedł won na cestę. I właśnie się zdarzyło, że mój tato właśnie wychodził na zewnątrz na drogę. A widział tego człowieka. I widział jak w zuchwalstwie idzie. Widział tego człowieka jak idzie. A mówi: Ondrej, kam idziesz? I pyta go: Ondrej, dokąd ty idziesz? A Ondrej się rozpłakał. A Ondrej zaczął płakać. Ani sam już nie wiem kam. Ja już nawet nie wiem dokąd idę. Już nie mam nadziei. Ja już nie mam żadnej nadziei w moim życiu. Cały mój żywot jest gnusny. Ja całe moje życie jest gnuśne. Lebo mój żywot jest horknuty. Lebo ponieważ moje życie mam gorzkość w swoim sercu dla mojej żony. Poznał sam osobnie tuto Irenę. Ja znałem osobiście tę Irenę. Ona była tak zła na tego człowieka. Ona była bardzo zła na tego człowieka. Ona była tak hrdá, tak pyszna. O, w jej sercu była taka pycha. A tak trápila tego człowieka. I bardzo nękała, gnębiła go tego człowieka. A on trpiał za to, co nie wiedział widać Pana. I on cierpiał z powodu tego, że nie potrafił oddać tę rzecz Bogu. Już obydwoja byli starczekowie. Już i on i ona, obydwa już byli starzy. Kiedy Irena oddała swój żywot Panu. Wtedy, kiedy Irena oddała swoje życie Jezusowi. Ale ten żywot był pełny trápienia a bolesti. Ale to życie było pełne utrapienia i pełne bólu. Chwała Panu, że przed skłonką żywota Irena oddała. Chwała Jezusowi, że wtedy już jak miała odchodzić przed końcem życia, ona oddała swoje życie Jezusowi. Ale on cały żywot trpiał za to, co nie wiedział oddać. Ale on całe swoje życie cierpiał z powodu tego, co nie potrafił oddać Jezusowi. Daj wszystko, Panie. Oddaj mu wszystko. Nie powiedz mu: Panie, Panie, dam ci wszystko, ale to mi daj. Nie mów do niego: Panie, ja oddam ci wszystko, a tylko to zostawiam dla siebie. Lebo to, co mu nie wydasz, to się ci stanie na horkość, a żruć. Ponieważ to, co ty nie oddasz Jezusowi, to dla ciebie spowoduje gorzkość i boleść. Pan Jezus Chrystus mówi, że idzie to knieża tohoto sveta. Pan Jezus mówi, że książę tego świata idzie, ale nie nachádza na mnie niczego. I ale nic na mnie, na mojej osobie nie znajduje. Wiecie, on wszystko odpołożył do woli swojego niebieskiego. Wiecie, Pan Jezus wszystko położył do woli swojego Ojca, pod wolę swojego Ojca. Szatan na czokolwiek, nic nie wiedział trafić na. Na darmo szatan chciał znaleźć miejsce na Jezusie, nie było żadnego takiego. Lebo on wszystko dozdał. Ponieważ wszystko Ojcu było oddane do rąk Boga. A było w rękach swojego drahego niebieskiego Ojca. I znalazł się w rękach swojego Ojca niebieskiego. Jak widzisz w swoim życiu bolest, jeżeli w twoim życiu widzisz ból, pytam się, czy si tieto rzeczy dał albo dała Pan. Ja pytam ciebie, czy te rzeczy oddałeś Jezusowi? Są ludzie, którzy swoje dzieci nie wiedzą dać Panu. Są niektórzy ludzie, którzy swoje dzieci nie potrafią oddać Jezusowi. A potem dzieci są na żal a na bolest swoim wierzącym rodzicom. I potem te dzieci powodują ból i kłopoty swoim wierzącym rodzicom. Wiesz wszystko dać Panu. Czy potrafisz wszystko oddać Jemu? Daj Mu wszystko. Oddaj Mu wszystko. Kiedy idziesz do miasta pokoju. Kiedy ty zdążasz do miasta pokoju. A skutecznie chcesz tą Jeruzalemę. To miasto pokoju, ten pokój przeżywać. Jeżeli wszystko daj Panu. Naprawdę chcesz w tym mieście ten pokój przeżywać, to wszystko mu oddaj. A powiedz: Panie, niech się we wszystkim stanie Twoja święta. I powiedz: Panie, niech we wszystkim się dzieje Twoja święta wola. Nie dyktuj Panu Bogu, ako to on ma reżirować. Nie mów Bogu, jak ma z Tobą postępować. Ale dôveruj Mu. Ale zaufaj Mu. A kiedy Mu będziesz dôverować? A kiedy Mu zaufasz? On prawidłnie wszystko będzie riadić. On wszystko cudownie będzie sprawował w twoim życiu, będzie kierował tym. Są niektórzy, którzy chcą tak przepaszować przez te drzwi. Są niektórzy, którzy by tak ukradkiem przez te drzwi chcieli ze sobą coś zabrać. Ale bez tego, aby się przemienili, tak iść, być członem jakiegoś społeczeństwa. Ale nie chcą tak, nie chcą zmiany w sobie, nie chcą być członkami jakiegoś zgrupowania ludzi. Przyjdą, aj podają ruki, aj się uśmiewają. I oni przychodzą i podają ci rękę i uśmiech jest na ich twarzy. Ale bez znowu zrodzenia by chcieli być
Boże dzieci. Ale bez nowego narodzenia chcą być Bożymi dziećmi. Ono to nie pójdzie. To się nie da. To są jako te wolcy, którzy się przemieniają na owce. To jest tak jak ci wilcy, którzy zmieniają swoją skórę na skórę owcy. Kiedyście jakokolwiek tego wilka przeoblekli na owieczku. Jakkolwiek byście tego wilka ubrali na owce. Byście mu fryzurę narobili jako. Kiedybyście mu włosy zrobili tak, jak ma owca. Do końca jeszcze ten uśmiech byście mu. Nawet i ten uśmiech jeszcze byście mu zrobili tak, jak owieczka. To i tak zostanie wilkiem. Wiecie, na wychodzie, kiedy ty pastieri do owczynca przywiązali te owieczki. Wiecie, kiedy na wschodzie ci pasterze gnali te owce do owczarni. Tak, ty pastieri, pretože już była noc a przy świcie mesiaca poczytali owce. To ci pasterze, bo już była noc i przy blasku księżyca oni liczyli te owce. A poczytali. I liczyli. 1, 2, 3, 90, 100. 99 i 100. A za każdym, jako poczytali, tak buchli owieczku po głowie. I za każdym razem, jak ją liczyli, to trochę te owce po głowie tak patykiem. A wiecie, kiedy ta owieczka dostała tak troszkę po głowie. I kiedy ta owca otrzymała takim czymś po głowie. Tak ona tak zohla jeszcze wiac hlavu, a prebehla. To ona jeszcze bardziej schyliła swoją głowę i uciekała. Ale stawało się, że aj wolcy za chceli dostać do owczynca. Ale zdarzało się też, że i wilki chciały się razem za owcami dostać do tej owczarni. A kiedy wilka buchol po głowie. A kiedy wilk otrzymał po głowie. Ten wilk nie skłonił. To ten wilk nie skłonił swojej głowy, ale na odwrót wyprostował ją. Widzicie, to jest dar rozpoznawania duchów. I to jest dar rozpoznawania duchów. Aleluja. Tak, jeśli chcecie wiedzieć, czy macie wilka. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy w swoim zborze macie wilka. Tak opuchnijcie po głowie. Tak, trochę mu dajcie po głowie. Ale to nie myślę fizycznie. Ale to nie mam tego na myśli fizycznie. Spuśćcie. Ale spróbujcie. Kiedy tak dotkniecie się tego człowieka. Jak trochę tak dotkniecie się tego człowieka. Czy sklopi głowę. Czy on skłoni swoją głowę. Zarmuci się. Czy takim smutek będzie miał w sercu. Ale powie, panie, iście. Ale. Iście tak to. So mną poczytasz. Powie, panie, taka jest twoja wola, ty liczysz ze mną. A tak się poponaga. I tak trochę do przodu pójdzie i będzie dalej naśladował pana. Albo wyceli zuby. Albo te zęby mu wystają. Co ty nie będziesz rozprawać? Co ty tu mi będziesz mówił? A tak dalej. I tak dalej. Wiecie, to z nas wyjdzie, co w nas. Ale to wychodzi z nas, z naszego wnętrza, co jest w nas. Mężelka z mężelą się pohadają. Jeżeli jest kłótnia między mężem i żoną. A potem, kiedy się to wszystko uciszy. I potem, kiedy już jest po tej kłótni. Mężelka mówi, no kiedy si do mnie nie był szparał. I żona mówi, no gdybyś ty nie był zaczynał i nie do mnie tam nie dziubał. Tak, nie było mi to ze mnie wyszło. No to wtedy nic bym nie mówiła i byłabym po cichu. Ale co wyszło z niej? Tylko to, co jest w niej. Ale co z niej wychodziło? Tylko to, co było w niej. Na Słowensku mamy takie przysłowie. Na Słowacji mamy takie powiedzenie, przysłowie. Że z dziurawego dęba sowa wyleci. Że z dziurawego dęba wyleci zawsze sowa. A nie jest dobre, kiedy w naszych małżeństwach furt z niej koło sowa wyleci. A właśnie to nie jest dobre, kiedy w naszych małżeństwach znowu zawsze z kogoś ta sowa wyleci. Ale dobre jest. Kiedy Duch Święty przebywa. A dobre jest, kiedy Duch Święty w nas przebywa. Nie skłonić swoją głowę. Czy potrafisz skłonić swoją głowę? Kiedy mężel nieco nie tak, troszkę tak po głowie, nie tak wiele. Ale... Kiedy twój mąż tak trochę da ci po głowie, nie dużo, ale wystarczy trochę. Wiesz, skłonić głowę. Czy potrafisz skłonić swoją głowę? Powiedzieć, panie. I powiedzieć, panie. Iście są taka. Na pewno jestem taka. Odpuść mi. Panie, proszę, odpuść mi. Pomóż mi, aby są była lepsza. Pomóż mi, abym była inna i lepszą żoną. Albo wtedy, kiedy mężelka mężowi. Albo wtedy, kiedy żona mężowi. Tak przypomnę, wiesz co? Trochę tak przypomnij, no wiesz co? Toto a toto si nie urobił dobre. To nie zrobiłeś tego dobrze. A ty powiesz, mężel, o panie, odpuść mi, że są był taki niedłosledny. A mąż powie, o panie, wybacz mi, odpuść mi, że byłem taki niedokładny. Moja droga mężelka, dziękuję ci. Moja kochana żono, dzięki. Si anioł Boży. Jesteś aniołem. A
skłonisz swoją głowę. A pokonasz się za Panem. I jeszcze bardziej pójdziesz za Panem. Halleluja. Co z ciebie wyjdzie? Co wychodzi z twojego wnętrza? Sowa tak to wychodzi. Właśnie w ten sposób sowa wylatuje. Nie mamy takie problemy, że sowy wyletują, kiedy się nas niekto dotyka. Nie mamy takich problemów, że kiedy ktoś nas się dotyka, to sowy wylatują. Wiecie, preto z nas wyletują, lebo sme si ich doniesli zo sobą. A wiecie, dlatego z nas właśnie wylatują, bo zabraliśmy ich ze sobą. My potrzebujemy się oswobodzić. My potrzebujemy uwolnienia. Kiedy idziemy do miasta pokoju. Jeżeli zdążamy do miasta pokoju. Tak jest potrzebne, abyśmy nie przechadzali tą bramą, tą uską bramą, a nie przepaszowali się. To nie można przechodzić przez ciasną bramę i jeszcze coś ukradkiem zabierać ze sobą. Ale skutecznie wszystko zło. Ale naprawdę wszystko połóż tam. Bądź uprzejmy, bądź uprzejmy. Bądź szczery przed Panem. A powiedz mu, Panie, taka są. I powiedz mu, Panie, ja taka jestem. Nie chcę cię okłamać. Panie. Ja nie chcę okłamać ciebie. Lebo len samo sam opisom okłamał. Bo tylko przez to tylko sama siebie okłamałabym. Oczyścim. Proszę oczyść mój życie. Oczyścim od tych słów. Od tych słów. Chcę być uprzejma. Ja chcę być szczera. Chcę cię naśladować. Chcę naśladować ciebie. Ako jest dobre iść do miasta pokoju. Jak dobrze jest dążać do miasta pokoju. Ale pozrite sa, za bráną, za touto ovčou bránou bol rybník. Ale popatrzcie, za tą ovčą bramą była sadzawka. A tam bolo miesto, ktoré sa volalo Bethesda. I tam to miejsce nazywało się Bethesda. A Bethesda znamená dom milosti. I Bethesda znaczy dom łaski. Ako nam je tu dobre. I jak dobrze jest nam tutaj. My tutaj mamy taki dom łaski. Tak, dobrze nam jest. Dobrze nam jest tutaj. Ale my musimy iść dalej. Ale my musimy i dalej podążać. Myśmy przyszli sem. My tylko przyszliśmy tutaj. Ale tu nie kończy nasza. Ale tutaj nie kończy się nasza podróż. Ty si musisz uświadomić, że toto miasto nie jest cel. Musisz sobie uświadomić, że to miejsce tutaj nie jest twoim celem. To jest miasto len zastawienie. To jest miejsca tylko przystanku. Gdzie widać świadectwo Kiedy Bożej miłości. Ty możesz dać świadectwo o Bożej łasce w twoim życiu. W pieśniach, świadectwa. Możesz w pieśniach i świadectwach. W modlitwach. W modlitwach. Ale pójdziemy dalej. Ale my idziemy dalej. Przyjdą wszedne dni życia. I przyjdą każdodzienne szare dni życia. Kam to właśnie idziemy? I dokąd zdążamy właściwie idziemy to? Idziemy do Bożej prydomności. Czy idziemy do Bożej obecności. Abyśmy oddali swoje żywoty. Abyśmy oddali swoje żywoty. Na ołtarz Bogu. Na ołtarz Panu. Ano, te to oweczki, które przechadzali tą owczą bramę. Tak, te owce, które przychodziły przez tę owczą bramę. Iśli tam do przed chrám. Szły tam przed świątynię. Aby tam zomierali na ołtarz. Aby tam zostały zabite, umierały na ołtarzu. A to jest ten Boży cel w naszym życiu. I to jest ten Boży cel w naszym życiu. Abyśmy iśli a położyli swoje Abyśmy żywoty na ołtarz Bogu. Szli i kładli swoje żywoty na ołtarz Bogu. A tak to mówi Rzymianom 12 kapitole 1 a 2 werset. I tak mówi Rzymian 12 rozdział 1 i 2 werset. Prosim was, bracia, przez własne miłosierdzie Boże. Ja was proszę, bracia, przez miłosierdzie Boże. Abyście kładli swoje ciała żywą obeć. Abyście kładli swoje ciała jako żywą ofiarę Bogu. Rozumu to waszą świętą służbę. To żeby ta wasza służba była rozumna. Rozumna. Abyście się przemienili w swoim umyśle. Aby miała miejsce zmiana w waszego umysłu. Abyście wiedzieli rozsądzić, co jest Boża wola. Abyście potrafili rozsądzać, co jest w Bożą wolą. Co się Bogu lubi. Co się Bogu podoba. Co jest dobre a dokonałe. Co jest dobre i pożyteczne. Teda my mamy położyć swoje żywoty na ołtarz. A więc my mamy kłaść swoje żywoty na ołtarz Bogu. Pozrite sa, dom miłości bol hneď tam pri owczej bramie. Popatrzcie, dom łaski, dom zmiłowania był tuż obok tej owczej bramy. Ale ołtarz bol aż tam. Nie? Ale ołtarz był dopiero tam w świątyni. My si musimy uświadomić,
Że kiedy przychodzimy do obecenstwa Bożego ludu, to nie jest cel. My musimy uświadomić sobie, że jeżeli przychodzimy do społeczności ludu Bożego, to nie jest naszym celem. To jest krasne, to jest potrzebne. To jest piękne, bardzo szlachetne i potrzebne. Budujemy się. To w ten sposób się buduje nasza wiara. Ale idziemy dalej. Ale my podążamy dalej. Idziemy do szarych dni życia. Idziemy do szarych dni naszego życia. A tam się okaże, że czy wiemy położyć swoje życie. Tam się dopiero pokaże, czy my potrafimy położyć swoje życie na ołtarz. Czy jesteśmy ochotni zomierać. Czy my potrafimy, jesteśmy ochotni, żeby umierać. Zomierać. Umierać dla samego siebie, dla swego ja. I żyć Bogu na Jego chwałę i cześć. Wiecie, jak to nie pokopimy? Jeżeli tego nie zrozumiemy, tak się zasadniemy do niejakiej cyrkwi, do niejakiego zgromadzenia. To usiądziemy w jakimś kościele, w jakimś nabożeństwie. A tak. Tak się udomacnimy. I tak będzie domowa atmosfera. A tak się zaczniemy zwykać. I tak się zaczniemy przyzwyczajać. Potem po czasie się zszylniemy, o, to nie są ani taki dokonali ludzie, jak się myślą. A potem dopiero zobaczymy po jakimś tam czasie, o, ci ludzie nie są znowu tacy doskonali, jak ja myślałem o nich. Ten ma takie chyby. O, ten takie błędy ma. A ta ma takie chyby. A ten znowu inny. A wierzący aj tak to może. A popatrzcie, a wierzący i tak postępują? A zaczynają problemy. I znowu zaczynają się problemy. A ty nie pójdziesz w tej obecności za Panem. Jeżeli nie pójdziesz, nie poruszysz się z miejsca w tej w ofierze za Panem. Tak zaczynają problemy. To znowu rozpoczynają się kłopoty, problemy. Ty si myślisz, że są problemy problematyczne inni. Ty myślisz sobie, że to inni mają problemy. Ale w podstawie są problemy z tobą. Ale to właściwie to z tobą jest ten problem, w ciebie. Aż raz zistisz, że nie masz człowieka. Jeżeli aż pewnego dnia stwierdzisz, że nie ma człowieka. Lebo z tym, preto nie masz obecenstwo, lebo jest taki. Bo z tym nie rozmawiasz i nie masz społeczność, bo on jest taki. Tata jest taka. A tamta znowu jest taka. Ty mają takie problemy. I następni mają znowu inne problemy. Ty zase mają takie niedostatki. A następni takie jeszcze mają uchybienia. A naraz zistisz, że nie mam człowieka. I nagle stwierdzi, że nie ma człowieka. Obklopiony jesteś ludźmi, bratmi, sestrami. Jesteś, wokoło ciebie jest dużo braci i sióstr. Siedzisz w domu miłości. I siedzisz tam w tym domu łaski. Ale nie masz człowieka. Ale nie ma człowieka. Ale wiecie, on potrzebował, ten 38 roków niemocny człowiek, on potrzebował Jezusa. Ale wiecie, ten 38-letni chorobą zmagany człowiek, on potrzebował Jezusa. A mówi, z czasu na czas anioł Panu chadza, a rozbury wodę. I mówi, od czasu do czasu wchodzi anioł Pański i tę wodę poruszy. A ci, którzy wchodzą do tych wód, pierwsi są uzdrowieni. A ci, którzy wchodzą pierwsi do tych wód poruszonych, zyskują uzdrowienie. Można, że w twoim zgromadzeniu z czasu na czasu ewangelizacja. Może w twoim nabożeństwie od czasu do czasu przeprowadzane są ewangelizacje. Pan Bóg posyła swoich aniołów, Pan Bóg posyła swoich aniołów, żeby poruszyć tę wodę. Inni są uzdrowieni, ale ty stale są. Inni zostają uzdrowieni, a ty ciągle i ciągle jesteś tam, gdzie byłeś. Ty stale czujesz, że jesteś sama. Ty ciągle czujesz, że jesteś sama. Obklopiona jesteś bratmi. Wokoło ciebie jest pełno braci i sióstr. Ale tak czujesz, że jesteś sama, nie masz człowieka. Ale czujesz, że jesteś sama i nie ma człowieka. Te ewangelizacje pomagają innym, ale tobie nie pomagają. Te ewangelizacje pomagają innym, skutkują dla innych, a tobie nic nie pomaga. A tobie pomoże ten Pan Jezus. A tobie może pomóc tylko Pan Jezus. Pan Jezus przychodzi. A Pan Jezus przychodzi. A pyta się, chcesz być uzdrowiony? I pyta się, czy ty chcesz uzyskać zdrowie? Ten to człowiek mu nie powiedział, że chcę, ani nie chcę. Ten człowiek nie odpowiedział mu, tak, ja chcę, albo nie chcę. Ale odpowiedział mu, nie mam człowieka. Ale powiedział mu, ja nie ma nikogo tu. A ja ci chcę powiedzieć, że nie w tobie rzeczenie, czy ty masz człowieka, albo nie masz. A ja ci chcę powiedzieć, że nie tu jest wyjście, czy ty masz kogoś, albo nie masz kogoś. Ale czy masz obecenstwo z Panem Jezusem, albo nie masz obecenstwa. Ale czy masz obecność z Panem Jezusem, albo go nie masz tej obecności. Lebo jak nie masz
obecenstwo z Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli nie masz społeczność z Panem Jezusem Chrystusem, tobie nie pomoże ani to najdokonalsze obecenstwo. Tobie nie pomoże i ten i te najdoskonalsi ludzie, którzy są wokół ciebie. Ty musisz się postawić przed Pana ze swoim sercem. Ty musisz stanąć przed Panem razem ze swoim sercem. Ty musisz powiedzieć: Panie, ty ku mnie mówisz. Ty musisz powiedzieć: Panie, ty do mnie przemawiasz. Boże słowo zazniewa, postaw swoje serce przed Pana, powiedz: Panie, dziękuję Ci, że mówisz w moim sercu. I teraz, kiedy brzmi Boże słowo tu stąd, to postaw swoje serce przed Panem i powiedz: Panie, dzięki Ci, że Ty mówisz prosto do mojego serca. O Panie, wierzę Twojemu słowu. O Panie, ja wierzę Twojemu słowu. A Pan Jezus Chrystus ma lutość w sercu. I Pan Jezus Chrystus miał żal w swoim sercu. On współczuł z tym człowiekiem. On współczuł razem z tym człowiekiem. A chcę ci powiedzieć, że Pan Jezus współczuł. I chciałem ci powiedzieć, Pan Bóg współczuje razem z tobą. Tak to mówi Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Widział są twoje słzy. Ja widziałem twoje łzy. Poczułem twój płacz. Ja słyszę twój płacz. Uzdrowię cię. Ja uzdrowię ciebie. Wywedziem cię z twojego traumy. Ja wyprowadzę cię precz z twoich problemów. Woweruj. Tylko mi ufaj. Doweruj Jemu słowo. Zaufaj Jemu słowu. Jedynie On ci pomoże. Tylko On może ci pomóc. Poczułem jedno zaujímavé świadectwo. Słyszałem jedno ciekawe świadectwo. Nikomu by som nie radil, abyście tak toto riešili. Nie polecałbym nikomu, żeby taki był sposób wyjścia z tego, z tych problemów. Ale jeden człowiek sa na taki to zaujímavý spôsob obrátil. Ale pewien człowiek nawrócił się właśnie na takim ciekawym sposobem. Ktoś mu powiedział, wiecie, w Czechach tam niektórzy każde drugie słowo mówią bole. Ktoś powiedział mu, że w Czechach tam ludzie, niektórzy, każde co drugie słowo mówią wole. A tak mu wydawał świadectwo tomu, że wole, gdyż ci Jezus nie pomoże, nie pomoże ci nikt. A tak mu dała mu świadectwo i mówił: wole, jeżeli tobie nie pomoże Jezus, nikt ci nie pomoże. A on się nie uraził. I on się nie obraził. Ale poczuwał: Jezus mi pomoże. Ale słyszał: Jezus mi pomoże. A hľadal Jezusa. I szukał Jezusa ten człowiek. A on się obrócił. I on się nawrócił. A był oslobodzony. I był wyzwolony. Nikomu by som neradil, aby ste s takýmto spôsobom vydávali svedectvo. Nikomu nie polecałbym, żeby właśnie w ten sposób oddawać świadectwo. Ale pozrite sa, pomohlo to. Ale popatrzcie, zaskutkowało. Pred dvoma dňami. Już dva dni temu. Prišiel ku nám jeden 19-20 ročný mladý muž. Podszedł do nas jeden 19 albo 20-latek. Klopal na dvere. I zapukal do drzwi. Otworzył som a widím. I otworzyłem i widzę, cały się trzęsie. Był nadrogowany. On miał drogi, właśnie był po użyciu drog, narkotyków, przepraszam. A mówi: prosím vás, kebyście mi mogli dać aspoň krajec chleba. I mówi: proszę ciebie, czy mógłbyś mi dać skrawek chleba? A tento człowiek zaczyna częściej chodzić k nám. I ten człowiek częściej zaczyna chodzić już do nas po chleb. A ja sam modlę za to chłopca. I ja modlę się ciągle za tego chłopaka. Płacze moja dusza za niego. I moja dusza płacze. A tużim po to, aby Pan Jezus się dotknął. I pragnę tego, żeby Pan dotykał się jego żywota. My potrzebujemy ludziom pomóc Pana Jezusa. My musimy ludziom zaoferować Jezusa. Ty ludzie, oni sa upínajú na nás. Ci ludzie, oni patrzą na nas. Ale my nie wiemy týmto ľuďom pomôcť. Ale my nie potrafimy tym ľuďom żadnym sposobem pomóc. Tylko Pan Jezus może tym pomóc tym ľuďom. Ty ludzie tak cítia, že nemajú človeka. Oni czują, że nie ma nikogo. Ale oni potrebujú Ježiša. Ale potrzebują Jezusa. Ja wiem, że kiedy ku mnie przyjdą ludzie o pomoc. Wiem, że jeżeli do mnie przychodzą ludzie z prośbą o pomoc. Wiem, że ci to ludzie potrzebują. Wiem, że ci ludzie potrzebują Pana Jezusa. Że nie ja są ten, który im pomoże. Ale to nie ja jestem tym, który im pomoże. Pan Jezus im to Pan Jezus pomoże im. A tak tento człowiek
dostáva pomoc. I ten człowiek otrzymuje pomoc. A Pán Ježiš Kristus mu hovorí, vstaň. I Pán Jezus mu do niego mówi, staň. Vezmi svoje ložisko. Weź svoje łoże. A chodź. I chodź. A on posłuchał toto slovo. A on był posłuszny temu słowu. Pozrite sa, nie, Pán Ježiš nie, cvičí s ním a nenaťahuje. No, I, tak už staň, no čo robíš? I popatrzcie, on, Pán Jezus nie, jakým spôsobom razem z ním nie targuje się. No, 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 staň, no co ty tu robisz jeszcze? Pán Boh to nebude naťahovať jak harmoniku. Pán Boh nebude ťa ciągnął jak harmonikę. Pán Boh ti dá svoje slovo, vstaň. Pán Boh ti dá svoje slovo, vstaň. Vezmi svoje ležisko. Veź svoje łoże. A chod. I chodź. A na tebe je. I teraz jest twoja kolej. Ci posłuchasz. Żeby usłuchać. Dwie rzeczy musieli stretnąć. Dwie rzeczy muszą spotkać się razem. Božie slovo. Boże słowo. I twoje posłuszeństwo. Może przyjść aj Billy Graham sem. I Billy Graham może tutaj zawitać. A może kazać Boże słowo. I może zwiastować Boże słowo. A nie pomoże ci to nic. I nic ci to nie pomoże. A Boże słowo sa nie stretnie z twoją. Jeżeli Boże słowo nie spotka się z twoim posłuszeństwem. A ja chcę opytać, czy si posłuszny, czy si ochotny posłuchać. I chciałem cię zapytać, czy jesteś ochotny, zdecydowany, żeby usłuchać. Wiecie, kiedy ten 38 rokov nemocný pochyboval a povedal, no kto je tento? A wiecie, jeżeli ten, który 38 lat był chory, żeby wątpił i powiedział, no kto to jest ten? On nie wiedział, kto je to. On nie wiedział, kto to jest, kto do niego mówi. Ani ty mnie nie poznasz. Ty również nie znasz mnie. Ty nie wiesz, czy Pan Jezus nie stoi tu we mnie. Ty nie wiesz, czy Pan Jezus nie jest we mnie teraz w tej chwili. Pre teba. Dla ciebie? Aby ci skrze mnie oznámil, vstaň. Abyś przeze mnie tobie powiedział, vstaň. W tym twoim problemie, którym si. W tym twoim problemie, w którym się znajdujesz. Vstaň, weź swoje łoże. A chodź. I chodź. Posłuchaj. Usłuchaj jego głosu. Takie to było mile. Teraz som sa pred začiatím stretol z niektorými bratmi. Teraz to było dla mnie takie przyjemność była dla mnie, kiedy spotkałem się przed rozpoczęciem tego nabożeństwa razem z niektórymi z braci. A prišli dvaja bratia mladí a hovoria. I prišli dvaj młodzi bracia i mówią. Ty si brat Barkovci? Ty jesteś brat Barkovci? Hovorím, áno. A ja mówię tak. No ja som si ťa ináč predstavil. No mówię, ja wyobrażałem sobie ciebie zupełnie inaczej. Z tych kazań, które som počul. Z tych kazań, których słuchałem. Inaczej sobie to przedstawiam. To wyobrażałem sobie cię zupełnie inaczej. Można, że ma si przedstawili tak nie. Może sobie właśnie tak mnie wyobrazili. Nie wiem. Nie wiem. Ale to jedno. Ale to jest obojętne. To nie zależy na tym, jak si przedstawiam. To nie zależy na tym, jak my sobie wyobrażamy. Ale zależy na tym, czy posłuchniesz Boże słowo. Ale zależy na tym, czy ty usłuchasz Boże czy słowo. Tomu, że tento dzień jest dzień twojego nawiedzenia. Czy uwierzysz temu, że to jest dzień twojego nawiedzenia? Że to jest chwila, kiedy Pan Jezus zastawił przy twoim życiu. Że to jest życiu. Czas, który Pan Jezus zatrzymał się przy twoim życiu. A kiedy ci porucza na tomu leżisku twojej niemogłości, wstań. Jeżeli mówi ci na twoim łóżku, wstań. Aby si już nie był taki bezwładny. Abyś już nie był taki bezmocny, bezradny jak do tej pory. Aby si nie narzekał około siebie. Nie narzekał wokół siebie. Aby si nie był taki nieschopny chrześcijan. Abyś nie był taki chrześcijanin taki bezwładny, ale aby si wiedział chodzić. Abyś umiał chodzić. W wierze chodzić. Na to, aby si sa pohol dalej. Po to, żebyś poruszył się dalej. Jedna sestra hovorila, wieś, brat kazateľ, ja by som chcela byť v Božom kráľovstve ako metla za dvera. Jedna siostra mówi do mnie, wieś, pastorze, ja chciałabym być w Božom kráľovstve, tak jak ta miotła za drzwiami. A hovorím, ukáž mi, kde to je napísané. Ja mówię, pokaż mi, gdzie to jest napisane w Biblii. Také nie, čak? No, nie ma takiego miejsca. Falošná skromnosť. To była fałszywa skromność. Wiecie, tam za tymi drzwiami tam był, tam zastali. Wiecie, tam za tymi drzwiami, tam się zatrzymali. My mamy iść dalej. My mamy podążać dalej. My nie mamy być tylko metla za drzwiami. My nie mamy być jako tylko miotła za tymi drzwiami. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, chodźcie do całego świata, a klaszcie Ewangelium każdemu.
Ale Pan Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Jeżeli ktoś chce być tylko jako miotła za drzwiami i nie pójdzie do całego świata. Ale ten sa potom len trápi, točí sa okolo seba ako okolo svojej osy. Tento tylko trápi się sam w sobie i kręci się dookoła siebie, wokół własnej osi. Ty potrzebujesz naplniać Božiu vôľu. Ty potrzebujesz wypełnić Bożą wolę. Ty potrzebujesz iść do bliskosti Bożej. Potrzebujesz iść do Bożej obecności, Jego bliskości. Do tej świątyni. Do tej świątyni. Położyć swoje ciało na ołtarz. Żeby złożyć swoje ciało na ołtarz Panu. Aby si sa stał żywą obetą. Abyś stał się tą żywą ofiarą. Na slávu Božiu. Na Bożą chwałę. Aby ťa Boh mohol užívať. Żeby Bóg mógł używać twojego życia na swoją chwałę i cześć. Chceš, aby tvoje telo bolo na oltári? Czy chcesz, żeby twoje ciało znajdowało się tam na ołtarzu? Przestań sa točiť sám okolo seba. Przestań kręcić się wokoło siebie. Wiecie, čo bol spad satanu? Czy wiecie, co to był upadek szatana? W niebie, kim on napełniał Bożą wolę. W niebie, kiedy on wypełniał Bożą wolę. Tak, było wszystko w porządku. Wszystko było w porządku. To był krasny anioł. To był bardzo przepiękny anioł. Był miarą umierności. A on był miarą umierności, miara, duchowna miara. On był taką duchową miarą, takim wzorem. A był mądry. I był mądry, miał mądrość. A był krasny. I był piękny. A kim on nie pozerał na seba, nie toczył się okolo seba. I dopóki on nie patrzył na siebie i nie kręcił się wokół siebie. Ale kręcił się okolo Bożego tronu, ale wypełniał Bożą wolę. Kręcił się wokół Bożego tronu i wypełniał Jego wolę. Wszystko było w porządku. Wszystko było w porządku. Ale w jednej chwili. Ale nastała taka chwila. Kiedy ten pogląd zobrał z Boga. A otoczył go smerom na kiedy siebie. Przestał patrzeć się na Jezusa, a swoje oczy skierował na siebie. A zaczął się uświadomić, jaki som ja krasny. I zaczął stwierdzać, o jaki ja jestem przepiękny. Jaki som mądry. Jaki jestem mądry. A ja som ta miera umierności. A ja jestem tym wzorem, tą miarą dla wszystkich. A zaczął zatoczyć. I zaczął się kręcić wokół siebie. A wiecie, co to znamenało? I czy wiecie, co to znaczyło? Pad. No, jego upadek. Mnohé duševné nemoci. Wiele duchowych chorób. Są właśnie na tym principie, że ty ludzie sa zaczną toczyć okolo seba. Są właśnie spowodowane tym, że ludzie zaczną się kręcić wokoło siebie. Zaczną sa trápiť o seba, bať o seba. I zaczną mieć strach o siebie i bać się zaczną. Zoberu pohľad. To posłanie, co oni mają. I przestaną patrzeć na to przesłanie, którym oni powinni wypełnić. A padają dole. I następuje ich upadek. To się stało Jezusa. I to tak to samo stało się również szatanem. A on był nie tylko, że padł tam w niebie, ale był chodzony do głębszy. I nie tylko, że tam upadł tam w niebie, czy miał miejsce jego upadek, ale on był zrzucony jeszcze do głębin. Aż na ziemię był. Aż na ziemię. A jeszcze będzie jeszcze do większej głębokości. A jeszcze do większej głębokości będzie on zrzucony. Będzie chodzony do ogniwego jeziora. On będzie zrzucony do jeziora ognistego. Bo się zaczął toczyć wokoło siebie. Ponieważ zaczął się kręcić wokoło siebie. Muszę ci powiedzieć, że Ewangelium to nie jest wieść o ciebie. Muszę ci powiedzieć, Ewangelia to nie jest poselstwo, przesłanie o tobie. Ale Ewangelium. Ale Ewangelia to jest dobra nowina o Bożej łasce. Do ciebie, w stosunku do ciebie. Aleluja. Teda nie smiesz się toczyć okolo seba. Ty nie możesz kręcić się wokół siebie. Ty musisz się postawić tak, jak Pan Jezus Chrystus. Ty musisz przyjąć postawę Pana Jezusa Chrystusa. A zaznieło w niebie otázka. I z nieba wzeszło pytanie. Kto nam pójdzie? Kto pójdzie? A on sa postavil, hovorí, tu som. I on Bože, wyprostował się i powiedział, Panie, tu jestem, abym wypełnił Twoją wolę. Widzicie, a to jest cel. Popatrzcie, to jest cel.
aby si položil svoj život na oltár Bohu. Abyš kladl svoje życie na oltář Pánu. Aby si až tam prišiel, aby si položil bez výhrad svoj život na oltár živú obeť Bohu. Abyš prišiel až do tego miejsca i položil svoje życie jako živú ofiarę Pánu. Aby si mohol naplňať jeho vôľu. Abyš mohol vyplniť jeho vôľu. Aby si bol s ním zaujatý. Abyś był zainteresowany tylko nim. Abyś widział jego piękność. Jego mądrość. Jego doskonałość. To wszystko, co jest w nim. To wszystko, co jest w nim zawarte. Halleluja. A wtedy, kiedy to widzisz. A wtedy, kiedy widzisz to. Tak cię Duch Święty pozdwie. A Duch Święty podnosi ciebie. Ale kiedy zaczniesz się około seba dziwać, a na seba. A kiedy zaczynasz patrzeć na siebie, to zaczyna to z tobą iść z górki. Połóż swoje życie na ołtarz. Połóż swoje życie na ołtarz Panu. Bo to jest ten cel. Ponieważ to jest ten cel. Abyś napełnił Bożą wolę. Abyś ty wypełnił wolę Bożą. Bożą wolę nie to, abyś się zatrapił. Bożą wolą nie jest, żebyś miał problemy i kłopoty. Wiecie, ta owieczka, która była położona na ołtarz, nie była tak, że raz na ołtarzy, raz się tam pobiegowała. Ona, ta owca, która była złożona w ofierze na ołtarzu, to nie było tak, że ona była pewien czas na ołtarzu i potem znowu na chwilę tam się poszła paść, a potem znowu na ołtarzu. Kiedy zgromadzeni, tak jesteśmy na ołtarzu. Bo... A jeżeli jesteśmy na nabożeństwie, to jesteśmy na ołtarzu? Kiedy idziemy do każdodziennego życia. A przychodzimy do tych szarych dni naszego życia, to to złazimy z tego ołtarza i trochę dla siebie poskubam. Połóż swoje życie na ołtarz. Połóż swoje życie na ołtarz. A Bóg się będzie starał. I Bóg się będzie o ciebie troszczył. Stara się o ciebie Bóg. Czy Bóg się o ciebie troszczy? Alleluja. Alleluja. Może wam wydać świadectwo. Ja mogę wam zaświadczyć, że Pan Jezus sam predivne stará. Že Pán sa cudovne troščí o nás. Položil som mu svoj život. Ja oddávam mu celé moje życie. Nebojím sa. I ja sa teraz nebojím. Nebojím sa ani od nemoci. Neboje sa už chorób. Nebojím sa útokov toho zlého. Ja sa neboje ataków tego złego. Lebo viem, že on je mojím. Bo viem, že on je mojím pánem. A ja ho prosím, aby ani 5 minút som dlhšie nežil na tomto svete. Len koľko on mi dá. Ja go proszę, Panie, żebym nie żył dłużej, nawet 5 minut na tym świecie, tylko tyle, tak długo, jak on mi da. Położył sam swoje życie. Ja oddałem swoje życie, położyłem mu je. Przed niejakim czasem bol som navštíviť jednu rodinu. Ja byłem odwiedzić pewną rodzinę przed jakimś czasem. Aj z moją manželkou. Razem z moją żoną i dziećmi. A tam prišiel, jak sme zvestovali tam evanjelium. Keď tam głosiliśmy Słowo Boże, Ewangelię. Naraz prišiel člen rodiny domov z väzenia. A przychodzi nagle ten członek rodziny, jeden powraca do domu z więzienia. Práve vtedy, keď sme tam sedeli a spievali. Właśnie w tej chwili, kiedy tam siedzieliśmy i śpiewaliśmy razem. Zobral nóż kuchyński. On wziął nóż kuchenny. Postavil sa do dverí. I stanął w drzwiach. Začal škrípať zubami, že až mi to bolo... I začal zębami tak zgrzytać, až to było nieprzyjemne dla mnie. Ohýbal ten kuchynský nôž v ruke a hovorí, dnes večer bude v tomto dome vražda. A mówi, ten nóż tak przeginał w swoich rękach i mówi, dzisiaj będzie tutaj zabójstwo w tym domu. A díval sa na mnie. I patrzył na mnie. Hovorím, tak ja budem zabity. A ja mówię, no to w porządku, no to będę zabity, no. A tak som pohľadol k pánu a hovorím, panie, potiaľ to bola moja služba. I tak popatrzyłem, podniosłem do góry wzrok i pytam się, panie, czy dotąd to była moja służba? Teraz ma już zawolasz domu. Czy teraz mnie już odwołasz do domu? A Duch Święty hovorí, a Duch Święty mówi, ale zapytaj go. Prečo trápi svoju dušu? Dlaczego on męczy swoją duszę? A ja mu hovorím, priateľu, prečo trápiš svoju dušu? A ja pytam się go, przyjacielu, dlaczego nękasz, męczy swoją duszę? A on sa pozrie na mnie, hovorí, a teba to zaujíma? A on popatrzył na mnie i pyta, a ciebie to interesuje? A hovorím, áno. Ja mówię, tak. Ja mówię, tak, ja chcę wiedzieć, dlaczego ty nękasz swoją duszę.
On zobral ten nóż, a mówi, tak pojď w tejto miejscowości, ty to wysvetli. A on wziął ten nóż ze sobą i powiedział, chodź ze mną tam, w tym pokoju, w tym pomieszczeniu, ja ci to wyjaśnię. Ja wstałem. I szedł sam z nim do tej miejscowości. I udałem się razem z nim tam do tego miejsca. Sadol si vedle mnie. On usiadł obok mnie. Za chrbtom som mal jeho nóż. Ja miałem za moimi plecami jego nóż. A hovorím, prečo trápiš svoju dušu? I znovu go pytam, dlaczego ty męczysz swoją duszę? A on hovorí, preto, aby si vedel, že ma nikto nemá rád. A on mówi, dlatego, abyś ty wiedział, že nikt mnie nie kocha. Hovorím, preto som prišiel do tohoto domu. A ja mówię, dlatego ja przyszedłem do tego domu. Aby som vám zvestoval, abym ci zwiastował i mówił, že Pán Jezus cię kocha. A chcem ti povedať, že aj ja ťa milujem. A chcę powiedzieć tobie, že i ja cię kocham. I wtedy uklęknąłem i byłem plecami do niego odwrócony i podniosłem swoje ręce i on mógł kiedykolwiek tym nożem we mnie wpakować. A ja sam się modlił. I ja modliłem się. Drogi Panie Jezu, Panie Jezu, ty widzisz tą duszę. Ty widzisz te dusze. Widzisz tego człowieka, ty widzisz który trapi swoją duszę. Tego człowieka, który nęka swoją duszę. Prosim cię, zmiłuj się. Panie, proszę, zmiłuj się nad dotknij nim. Dotykaj się go. Ja wiem, że go miłuję. Ja wiem, że ty go kochasz. A ja go miłuję. A ja go równie kocham. Naraz poczułem, jak płacze. Nagle słyszę płacz za sobą. I pytam się go, dlaczego ty płaczesz? Już sam ci powiedziałem, że ma nikt nie ma. Ja już ci mówiłem, że nikt mnie nie kocha. A mówię, ale miluje. Ja mówię, ale ktoś cię kocha. Pan Jezus cię miluje. Pan Jezus cię kocha. Chcesz go przyjąć do swojego serca? Czy chcesz przyjąć go do swojego serca? A on mówi, nie wiem ako. A on mówi, ja nie wiem jakim sposobem. Uklęknij si ja mówię, chodź i uklęknijmy razem. A wiedol som ho modliť. I prowadziłem go w modlitwie do pokuty. A tento mój wrah sa odozdal Pánu Ježišovi. I ten mój zabójca oddał swe życie Jezusowi. A wstali sme z kolien. I razem powstaliśmy z tych kolan. A objali sme sa. I uścisnęliśmy, objęliśmy się. I płakaliśmy obaj. Halleluja. A moja manželka s deťmi sa zatiaľ modlili v tej druhej miestnosti. A tymczasem moja żona i moje dzieci modliły się w tym drugim pomieszczeniu. A tak sme vychádzali von. I jak wychodziliśmy z tego pomieszczenia. Z moim bratem zabójcą. A manželka hovorí. I żona mówi. Ja som si myslel, že s jedným si vošiel a s druhým si vyšiel. Ja myślałem, že z jednym ty wszedłeś, a z następnym wyszedłeś. On był tak zmieniony. To on był zupełnie inny. Twarz mu zmieniona. Jego twarz była zupełnie inna. Już w sercu miał Pana Jezusa. A w sercu już miał Pana Jezusa. Halleluja. Kiedy nie położysz swój żywot na ołtarzu. Jeżeli ty nie położysz swoje życie na ołtarzu. To będzie trapienie. To będzie tylko kłopoty. Będziesz się bać o swoje życie. Ty będziesz się bał o swoje życie. Będziesz się bać o swoje zdrowie. Będziesz się strachował o swoje zdrowie. A kiedy cię śmiertka przeskoczy. A jeżeli śmiertka cię zaskoczy, tak będziesz bledy jako śnieg. Będziesz blady jak śnieg. Ani krwi sa cię nie doreży. Ani krwi w tuż w tobie nie będzie. Połóż swoje życie na ołtarzu. Połóż swoje życie na ołtarzu. Dôveruj Bogu. Zaufaj Bogu. On jest mocny. On jest mocny. Wtedy będziesz mógł zázraky przeżywać. Wtedy dopiero będziesz mógł przeżywać cuda. Już wtedy nie twoje predstavy sa napełnią. Już nie twoje wizje, twoje marzenia się będą napełniać. Ale jego predstavy. Ale jego wizja i jego wola się będzie napełniać. Halleluja. Pochnij się za nim. Idź i wstań i ruszaj za nim. Nie stać len, że si w Jerozolimie w mieście pokoju. Nie wystarczy, że tylko jesteś w Jerozolimie, w tym mieście pokoju. Polóż swoje życie na ołtarzu. Ty musisz położyć swoje życie na ołtarzu. Zomieraj każdy dzień. Umieraj każdego dnia swojemu ja. Swojemu ja. Aby si żył Panu. Abyś mógł żyć dla Pana Jezusa. Dla jego sławy. Dla jego chwały. Halleluja. Chcesz? Czy chcesz tego? Chodź za nim. Chodź za nim. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Nasz święty, drogi, nasz drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy Ci za ten czas.
Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Że Ty chcesz, abyśmy Ci wszystko oddali. Że Ty chcesz, abyśmy wszystko oddali Tobie. Abyśmy nic ze sobą nie zabierali przez tę wąską bramę. Ty jesteś tą bramą. O, Ty jesteś tą bramą. Ty jesteś tymi drzwiami. Ty jesteś tymi drzwiami, Panie Jezu. Ty chcesz, abyśmy wszystko złożyli. Ty chcesz, abyśmy wszystko złożyli tam przed tą bramą. Abyśmy zaufali Tobie. Ty chcesz, abyśmy zastali. Nie chcesz, Panie, żebyśmy się zatrzymali, ale, abyśmy išli ďalej. Ale żebyśmy kroczyli dalej, każdego dnia, abyśmy krzyżowali swoje ja żyli i żyli dla Ciebie, dla Twojej chwały. Abyśmy na tom żywom, na tom oltári, abyśmy na tym ołtarzu byli jako ta żywa ofiara na Twoją cześć, na Twoją cześć. A na Twoją sławę. I chwałę. Porozumieliśmy, Panie Jezu. Panie Jezu, zrozumieliśmy to przesłanie. Nie chcemy zatoczyć około siebie. My nie chcemy kręcić się wokoło siebie na dalej. Twoją sławę chcemy żyć. My chcemy żyć dla Twojej chwały. A na Twoją sławę chcemy i zostać. I dla Twojej chwały chcemy i umierać. Co wszystkiego niech jest cześć a sława Tobie. Niech ze wszystkiego jest cześć i chwała Tobie oddana. Nasz drogi Panie. A Spasiciel. I Zbawco. Jezus Chryste. Panie Jezu Chryste. Kiedy mamy głowy skłonione. Jak mamy głowy skłonione. Chciałem zapytać. Mówił do Ciebie Duch Święty. Jeżeli Duch Święty mówił do Ciebie, a Ty si uzrał swoją twarz jako w zwierciadle. I Ty widziałeś swoją twarz jak, tak jak w zwierciadle. A widzisz, że si zastał na cestie. Widzisz, że zatrzymałeś się w którym punkcie na drodze wiary. A zaczął si zatoczyć wokoło siebie. I zacząłeś kręcić się wokoło siebie. A nie napełniać Bożą wolę. A nie wypełniać Bożą wolę. A teraz chcesz iść dalej. I teraz chcesz dalej podążać. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ja biorę Jego autorytet. I w imieniu Jego mówię do Ciebie, wstań. Weź swoje łoże i chodź. Chodź dalej. Tam do świątyni. Do Jego bliskości. I tam złóż swoje życie na ołtarzu jako żywą ofiarę na Jego cześć i chwałę. Czy chcesz tak uczynić? Czy zrozumiałeś Jego słowo? Czy chcesz wypełniać Jego słowo? Nie chcesz być tylko słuchaczem, ale chcesz być i wykonawcą Jego słowa. Teraz wstań. Teraz powstań. I naśladuj Pana. Podnieś swoją rękę. I powiedz tak, Panie Jezu. Niech Cię Bóg błogosławi. Ciebie również. Ciebie również. Niech Was Bóg błogosławi. I Was tam w tyle. I tutaj w przodzie. Niech Cię Bóg błogosławi. O Duchu Święty. Dzięki Ci za Twoje działanie. Za to, że dajesz światło. Dzięki, że dajesz światło. Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział. Poznacie prawdę. Poznacie wy prawdę. A prawda was a ta prawda uczyni was wolnymi. Dziękujemy za to. O, dzięki, Panie, za Twoje słowo. Ty powiedziałeś, że Twoje słowo jest prawdą. A Twoje słowo nas wysłowuje. I Twoje słowo czyni nas wolnymi. Na Twoje słowo. I na Twoje słowo. Powstaniemy. My powstaniemy. A pójdziemy. I pójdziemy. A położymy swoje żywoty. I będziemy kłaść swoje żywoty. Na ołtarz. Na ołtarzu. Jako żywa ofiara. Jako żywa ofiara. A chcemy, Panie. I chcemy, Panie. Abyś si túto obeť prijal. Abyś tę ofiarę przyjął. Aby si táto obeť bola prijatá. Abyś ta ofiara Ci była miłą. Dotknij sa týchto serc. Dotykaj, Panie, tych serc. Ktoré sa teraz zdvihli. Ktoré teraz podniosły swe ręce. Požehnaj. Panie, błogosław ich. Požehnaj. Błogosław, Panie. Zmocnij. O, Panie Jezu, napełnij swoim świętym duchem. Aby mali siłę. Żeby mieli siłę do zwycięstwa. Aby mali siłę zomierać. Żeby mieli siłę umierać. Na każdy dzień. Każdego dnia. Swojemu ja. Swojemu ja. A żyć Ciebie. I żyć dla Ciebie. Na Twoją cześć. Na Twoją cześć i chwałę. Na wieki. Na wieki. Amen. Amen.